Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie we wtorek 24 października. Dzisiaj usłyszymy dalszą część Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to rozdział 12, a wersety od 35 do 38. Posłuchajmy. Jeszua powiedział do swoich talmidim: bądźcie gotowi do działania i miejcie lampy zapalone, jak ludzie czekający na powrót swojego Pana z wesela, tak żeby, kiedy przyjdzie i zapuka, otworzyć mu drzwi, nie zwlekając. Szczęśliwi słudzy, których Pan, gdy wróci, zastanie na czuwaniu. Tak jest, mówię wam, włoży swoje ubranie robocze, posadzi ich za stołem i sam będzie im usługiwał. Czy o trzeciej, czy o trzeciej straży nocnej przyjdzie, jeśli tak ich zastanie, szczęśliwi będą ci słudzy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, Pan Jezus dzisiaj mówi w taki jasny i zdecydowany sposób o postawie czuwania, o postawie stróżowania, można by tak powiedzieć. Ta druga, trzecia straż nocna, to w Ewangelii jest to około od 21 do 3 nad ranem. To są te straże nocne, tak Żydzi to liczyli. Więc można by powiedzieć, że to jest taki czas szczególnego, jakiegoś takiego głębokiego snu, czy takiej senności. Ludzie zazwyczaj kładą się gdzieś, może trochę się przemieniły te pory, natomiast no niektórzy już wstają około 4 czy 5, jeśli właśnie, no 5 to już taka dosyć powszechna pora wstawania, ale 21 i 3 to są taki, to jest taka sen, to jest taka, przepraszam, noc, która jest przeznaczona na sen. Druga, trzecia straż nocna. Jezus właśnie mówi o tej porze, że kiedy przyjdzie Pan z wesela, czy o drugiej, czy o trzeciej, czyli o tych najbardziej takich sennych porach, ale zastanie sługi swoje, którzy będą czekali, czekający na Niego, bo On ma przyjść z wesela, zapuka i otworzą Mu drzwi od razu, to Jezus mówi, szczęśliwi są ci słudzy. Szczęśliwi, jeśli ich tak zastanie. Zastanie na czuwaniu. I wtedy jakby role się odwrócą. Oni czekali na Niego, na tego Pana, o którym mówi dzisiaj Pan Jezus. Czekali na swojego Pana. I wtedy Jezus mówi, role się odwrócą. Wtedy już nie oni będą służyli Panu, właśnie przez to, że oczekiwali, że otworzyli Mu drzwi, tylko odwrotnie, to teraz Pan będzie im usługiwał. I wtedy oni będą właśnie szczęśliwi, owi słudzy. Chrystus to podkreśla tutaj kilka razy, że jeśli zastanie ich na czuwaniu, będą szczęśliwi. Moi kochani, trzeba sobie zadać takie pytanie, czy my oczekujemy? Czy my jesteśmy w takim właśnie, takim bardzo świadomym też punkcie naszego życia, że my czekamy na Pana? Że my nie żyjemy tak sobie trochę jak z tej niedzielnej Ewangelii, czy gdzieś teraz z tych dni, że żyjemy sobie tak po prostu, żeby tylko przyłapać Jezusa na jakimś takim, że możemy się z czegoś zwolnić, no to Go przyłapiemy na czymś, bo nam to nie pasuje, albo tak jak ten gospodarz, który myślał sobie, o teraz jestem bogaty, mogę tylko teraz jeść, siedzieć, pić, odpoczywać, a nie zwracać swoich oczu właśnie ku Bogu, ku tej postawie czuwania. Jesteśmy tutaj, prowadzimy misje parafialne nieopodal miejsca Markowej, znane już, myślę, wielu z beatyfikacji rodziny Ulmów. I tak będąc tam jeszcze właśnie w kościele parafialnym, gdzie oni przychodzili, czy na cmentarzu, to myśleliśmy o tym, o tej rodzinie i właśnie jeszcze raz do nas dochodzi taka prawda, że oni przez półtorej roku, przez 16 miesięcy mieli w swoim domu
tą rodzinę, te rodziny żydowskie, którym ratowali życie przez 16 miesięcy. Można by powiedzieć, że oni przez 16 miesięcy wiedzieli, co im za to grozi. Grozi im za to śmierć. Śmierć przez rozstrzelanie. Niemcy byli bezwzględni. I oni byli świadomi tego, Józef i Wiktoria, oni byli świadomi, że swoim dzieciom tak naprawdę wystawiają ich trochę na tą śmierć, na to spotkanie właśnie w ich wierze, wierzyli, że to jest spotkanie z Bogiem. I dzień w dzień byli gotowi, że może zapukać gospodarz tego dnia, że faktycznie hitlerowcy mogą przyjść tego dnia. I 16 miesięcy wytrzymywali to w spokoju serca. W spokoju serca. Pracowali dalej, nie tylko dla siebie, na swoje utrzymanie, ale też i przecież trzeba było te rodziny żydowskie, tych kilkoro osób, nakarmić tam właśnie, gdzie się ukrywali w ich domu. Ale to byli ludzie właśnie oczekujący. I kiedy wracaliśmy z cmentarza razem z księdzem Arturem, tam, gdzie byli pochowani jeszcze do tej pory, można by powiedzieć, do tego aktu ogłoszenia beatyfikacji z początku tego roku, kiedy papież Franciszek ich beatyfikował, wydał dekret o beatyfikacji, wtedy te doczesne szczątki zostały z cmentarza parafialnego przeniesione już do kościoła, do relikwiarza, do sarkofagu. Ale właśnie kiedy tam ten grób jeszcze ciągle jest jakby takim miejscem, w którym oni zostali złożeni, najpierw wracaliśmy, spotkaliśmy pewną panią starszą, która opowiadała trochę tak właśnie o tej Markowej i mówi do nas, ilu jest młodych, którzy umierają nagle. Mówi, tam dalej jest, tam w tej nowej części cmentarza, ile tam jest grobów z młodymi ludźmi, 29 lat, 30, 50, wszystko, przecież to są młodzi ludzie. Czy oni, czy my czekamy, czy oni byli przygotowani? Zapewne nie jeden, który jest już dzisiaj na cmentarzu, nie jeden i nie jedna osoba, która zmarła, mogłaby powiedzieć: ludzie, czuwajcie bardziej do nas jeszcze żyjących, oczekujcie Boga, bo nie znacie dnia. To, że masz 25 lat, to nie znaczy, że w tym wieku twoje życie się nie zakończy. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan, gdy wróci, zastanie na czuwaniu. Szczęśliwi są. Więc, kochani, mamy kolejny dzień. Bóg daje nam kolejny dzień do tego, abyśmy byli tacy tak pięknie czuwający. Bo to nie znaczy, że my jesteśmy wtedy jacyś już tylko myślący o śmierci, w ogóle o umieraniu. Absolutnie nie, wręcz odwrotnie. Wtedy żyjemy jeszcze bardziej świadomie. Jeszcze piękniej tutaj dla ludzi, dla żony, dla rodziny, dla męża. Trzeba jeszcze bardziej zadać sobie pytanie, jak mogę jeszcze bardziej kochać? Jak mogę być dla innych? Jak, Panie, ta moja postawa czuwania ma się bardzo konkretnie wypełnić w tym dzisiejszym dniu? To nie znaczy, że my mamy usiąść na fotelu, patrzeć w niebo, czy dzisiaj nas śmierć zastanie. Mamy właśnie dla Jezusa pracować dla dobra wspólnego, dla rodziny, z miłością. To o to dzisiaj tym nas poucza właśnie tym słowem Jezus, mówiąc właśnie, czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży nocnej, czy będziemy senni, czy jesteśmy senni, czy nas szatan próbuje uśpić, to szczęśliwi owi słudzy, jeśli zastanie ich jednak czuwających, a nie zaspanych, a nie śpiących. Czuwajmy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu. Niech będą dzięki. Życzę wam dobrego, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.